Zacznę dzisiaj od wydarzeń kryminalnych, które miały miejsce na naszym terenie. Mianowicie w minionym tygodniu doszło do zatrzymania 3 osób, które miały przy sobie narkotyki. Wśród zatrzymanych znajdowały się 2 osoby nieletnie. W ubiegłym tygodniu policjanci z posterunku policji w Białymborze przeprowadzali interwencję wobec 2 chłopców w wieku 15 i 16 lat. W trakcie wykonywania tych czynności mundurowi ujawnili u nich woreczki strunowe z zawartością marihuany. W związku z tym nieletni zostali zatrzymani, a kiedy wykonano z nimi niezbędne czynności, chłopcy zostali przekazani rodzicom. Dzięki wzmożonej pracy operacyjnej szczecineckich kryminalnych policjanci ustalili, że nieletni sprawcy zakupili te narkotyki od 17-letniego mieszkańca Białegoboru. Aby potwierdzić ten fakt, kryminalni udali się do jego miejsca zamieszkania. W trakcie przeszukania pomieszczeń policjanci ujawnili substancje zakazane. Przeprowadzone czynności przez technika kryminalistyki wykazały, że zabezpieczone substancje to ponad 18 gramów amfetaminy oraz blisko 15 gramów marihuany. Sąd wobec podejrzanego 17-latka za posiadanie i udzielanie środków odurzających osobom małoletnim zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Natomiast nieletni za posiadanie środków odurzających odpowiedzą teraz w sądzie rodzinnym i nieletnich. Nadal na naszych drogach nie brakuje nietrzeźwych kierujących. Podsumowując, miniony tydzień policjanci zatrzymali jedną osobę, która wsiadła za kółko pod wpływem alkoholu. Nieodpowiedzialną kierującą okazała się 25-letnia mieszkanka gminy Grzmiąca. Kobieta prowadziła swój pojazd, mając ponad promil alkoholu w wydychanym powietrzu. Kierującej za prowadzenie pojazdem pod wpływem alkoholu grozi kara pozbawienia wolności do lat 2. Jaki był ten tydzień? Jak w tym okresie pracowali strażnicy miejsc? Czy były zdarzenia, o których powinniśmy poinformować mieszkańców Szczecinka? Czy były zdarzenia bulwersujące? Dzień dobry Państwu. W ostatnim okresie strażnicy podjęli 95 interwencji, w trakcie których wylegitymowano 91 osób. 65 interwencji zgłosili mieszkańcy Szczecinka, natomiast za pomocą kamer monitoringu wizyjnego operatorzy ujawnili 18 zdarzeń, z czego w 15 przypadkach interwencję podejmowali strażnicy miejsc. Sama ta liczba ilości podejmowanych interwencji, ilości zgłoszeń świadczy o tym, że my zawsze mamy pracę, natomiast na szczęście obyło się bez jakichś interwencji mrożących krew w żyłach, szczególnie drastycznych. Jedyna interwencja, o której chciałbym powiedzieć, miała miejsce 30 stycznia około godziny 9:50, kiedy to strażnicy dostali wezwanie na interwencję do piwnic szpitala, gdzie miał przebywać mężczyzna, który tam spał. Na miejscu okazało się, że jest to doskonale nam znany bezdomny, który będąc w stanie upojenia alkoholowego znalazł sobie tam miejsce do tego, żeby się przespać. Bezdomny ten został przewieziony najpierw do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, następnie pozostawiony w jadłodajni na ulicy Wodociągowej. Duża część działań, powiedzmy z ostatniego tygodnia, była ukierunkowana na dyscyplinowanie właścicieli, zarządców czy dzierżawców nieruchomości do posprzątania swoich terenów. Zimy z opadami śniegu praktycznie nie mamy. Pewnie niektórzy na to liczyli, że śnieg przykryje nieczystości, śmieci pozostawione tam. Natomiast tak się nie dzieje, w związku z czym nie czekając na wiosnę, na tak zwane porządki wiosenne, no niektórych należy zdyscyplinować, żeby doprowadzili swoje tereny do jakiegoś stanu sanitarno-porządkowego akceptowalnego dla wszystkich. Dlatego chciałbym przypomnieć o obowiązkach spoczywających na właścicielach, dzierżawcach czy zarządcach nieruchomości. Do nich należy utrzymanie we właściwym stanie sanitarno-porządkowym ich nieruchomości. Na początku rozmawiamy, dajemy krótkie terminy na posprzątanie terenów, na uporządkowanie ich.
w przypadku niewywiązania się będziemy musieli stosować bardziej drastyczne środki. W ostatnim tygodniu strażnicy również codziennie praktycznie kontrolowali miejsca, gdzie przebywają bezdomni, a w 8 przypadkach pomagaliśmy w uruchomieniu samochodów dla kierowców. Także to był tydzień ostatniej pracy. Dziękuję bardzo. Minął tydzień, jaki on był, czym zajmowali się w tym okresie strażacy, jakie zdarzenia miały miejsce w ciągu tego minionego tygodnia. Dzień dobry, witam Państwa. W minionym tygodniu likwidowaliśmy 12 zdarzeń, 2 pożary i 10 miejscowych zagrożeń. 29 3 zdarzenia, pożar sadzy w przewodzie kominowym w Szczecinku przy ulicy Lipowej, usuwanie skutków podtopienia w Sępólnie Wielkim, usunięcie zwisającego konaru w miejscowości Borne Sulinowo. 30 4 zdarzenia, usuwanie gałęzi zwisającej nad drogą Kołtki, też likwidacja zwisającego konaru na drodze Juchowo, monitorowanie składu powietrza w Szczecinku przy ulicy Pileckiego i likwidacja kolizji w miejscowości Parsencko. 31 monitorowanie składu powietrza w Szczecinku przy ulicy Chełmińskiej i likwidacja zalanej piwnicy miejscowości Jelenino. 2 lutego 2 zdarzenia, usuwanie podtopień w Sępólnie Wielkim i usuwanie konaru zwisającego w miejscowości Borne Sulinowo. 3 lutego likwidacja pożaru sadzy w przewodzie kominowym, miejscowość Barwice, ulica Wojska Polskiego. Dziękuję bardzo.